Proszę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, chcieliśmy razem z żoną bardzo podziękować pani Ani Lewandowskiej, ale nie tylko, także całemu zespołowi, który o dziwo jakoś przyjął bez dużych protestów obecność psychologa i psychiatry w tych szacownych murach. Zdajemy sobie sprawę, że jest to pewien ewenement i że się takie rzeczy nie dzieją codziennie, że są zapraszani specjaliści z różnych innych dziedzin. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ale bardzo jesteśmy za to wdzięczni, doceniamy to bardzo. Proszę Państwa, problem, przed jakim staje właściwie zawsze psycholog i psychiatra, wtedy, kiedy ma cokolwiek ocenić i, czyli innymi słowy, mówiąc językiem medycznym, postawić diagnozę, zwykle wiąże się oczywiście z osobą, która na przykład siedzi naprzeciwko niego. I zebrawszy wszystkie informacje, myśli sobie, układa sobie w głowie różne fakty, powiązania, relacje wzajemne, ciągi przyczynowo-skutkowe, myśląc, jaki człowiek, takie jego dzieło. Co się dzieje wtedy, kiedy jest dzieło, a nie ma człowieka? Kiedy musimy bazować na niezwykle często zakłamanych albo nadinterpretowanych sytuacjach lub faktach. Każda osoba, która opisuje nasze własne życie, widzi to życie nie poprzez pryzmat naszych oczu, naszych przemyśleń, tylko widzi poprzez pryzmat własnych doświadczeń, własnego intelektu. Tak więc siłą rzeczy już zniekształca to, co będzie potem opisywała czy odmalowywała o nas. Dlatego też, znając sobie sprawę, że jest to sytuacja bardzo trudna w odniesieniu do osoby, która już nie żyje od wielu lat, nie odważyliśmy się na pełnowyrazowy opis tej osoby, tylko zdecydowaliśmy, że będzie to wykład hipotetyczny. My po prostu postawimy hipotezy i spróbujemy na nie odpowiedzieć. Czy będą te odpowiedzi trafne, czy nie? No, Państwo ocenicie. Proszę Państwa, problem, o którym mówiłem, jest taki właśnie jak kolory, a wiadomo, że Gierymski był przecież mistrzem światła. Skoro tak operował bielą, to można powiedzieć, alternatywą do bieli może być czerń, a czerń jest równie skomplikowana jak biel. Tak jest z każdym człowiekiem. Nie ma białego człowieka i czarnego człowieka. Wszyscy ludzie są raczej mieszani i różnią się szarościami. Dlatego jest tak trudno w ogóle ocenić człowieka, mimo wszystkich danych, które otrzymujemy, a tutaj tych danych jest w gruncie rzeczy bardzo niewiele. Dlatego też nasze myślenie raczej poszło ścieżką taką sylogizmów. To znaczy, jeżeli mamy dane na to, że zachowywał się dziwacznie, to być może było to spowodowane a. chorobą, b. osobowością, c. jakimś wydarzeniem niezwykłym. W związku z tym możemy postawić hipotezę, że ten stan, w którym się znajdował, był stanem wyjątkowym. Więc to jest ten typ myślenia. To nie jest pewne myślenie, że to, co widzimy, uprawnia nas do postawienia wniosku. Ja bardzo się zastrzegam, ale wiecie Państwo, te doświadczenia w ocenie nie tylko twórców, ale różnych osób nieżyjących w psychiatrii nie są zbyt częste, ale są obecne od bardzo wielu dziesiątków lat. I w związku z tym to nauczyło psychiatrów pewnej pokory wobec oceniania. Generalnie psychiatrzy i psycholodzy oceniają ludzi ostrożnie bardzo. To nie jesteśmy osobami pewnymi siebie, które patrzą na człowieka i mówią, co mu jest, tylko raczej mają wątpliwości, czy mu jest, co mu jest, ewentualnie dlaczego. Wspólnota psychologa z psychiatrą polega między innymi na tym, że mamy potrzeby do standaryzowanych informacji. Te standaryzowane informacje są oczywiste, to są dane z wywiadu, to są opinie osób bliskich, prawda, członków rodziny na przykład, opiekunów, przyjaciół. To są dane z dokumentacji, jeżeli są jakieś dowody na fakt hospitalizacji, to nie tylko hospitalizacji psychiatrycznej, ale także na przykład w szpitalu, w oddziale somatycznym. I to jest w końcu ocena stanu aktualnego, którego tutaj nam brakuje i który jest najcenniejszy. Poza tym różnimy się w sposób
implementarny jednak, bo uzupełniamy nasz brak wiedzy o to, jaki był typ osobowości, jakie były załamania i okresy załamań, czy linia życiowa człowieka była taka sama przez całe jego życie, czy też była przerywana jakimiś wydarzeniami, czy jego motywacja, jego afekt, jego intelekt szwankował w jakimś okresie życia, czy też nie. Tak więc to, co wiemy z teorii, jest jakby łatwiejsze do powiedzenia niż to, z czym się spotkamy w praktyce. To są po prostu same trudności wymagające bardzo długiego procesu intelektualnego. W przypadku osób, które na przykład piszą, a takich analiz było sporo, analiz poetów, pisarzy, oceniamy, ale także i malarzy, oceniamy to, co jest najprostsze, to, co jest najbardziej policzalne. My musimy mieć twarde dane. Nie możemy meandrować gdzieś, budując kolejną nadinterpretację związaną z twórcą. Musimy wiedzieć. Na przykład możemy policzyć częstość dzieł. Czy są okresy, w których częstość dzieł jest większa lub mniejsza? To jest konkret przecież. Możemy popatrzeć na treści tych dzieł, aczkolwiek tu zaczynają być kłopoty. I możemy w końcu mówić o ocenach innych, pochodzących z innych źródeł, jak na przykład treść pisana. Niewątpliwie głównym problemem zawsze jest to, że w końcu musimy jakąś diagnozę postawić i to jest diagnoza ex post w przypadku nieobecności pacjenta. Chciałbym Państwu kilka przykładów dać, jak to działa, że tak powiem, jakie są przemyślenia psychiatrów na temat różnych osób. Już nie będę odnosił się do innych obszarów, do oceny na przykład świętego Franciszka, bardzo znane są opracowania psychiatrów międzywojennych, polskich, ale na przykład Schumann, wyraźny związek pomiędzy jego stanami psychicznymi i jego aktywnością twórczą, a mianowicie dużo bardzo utworów napisanych wtedy, skomponowanych wtedy, kiedy był w stanach hipomanii, bardzo mało, kiedy był w stanie depresji albo w stanie po lub przed samobójczym. Oczywiście to jest tylko część obrazu. Zawsze musi być w miarę dokładny wywiad. Tutaj ten wywiad jest dosyć dokładny. Rodzice chorowali na chorobę afektywną dwubiegunową. On także cierpiał na okresowe zmiany. Van Gogh. Van Gogh najczęściej opisywany, najbardziej zastanawiający malarz z punktu widzenia oczywiście psychiatrycznego i psychologicznego, a mianowicie wyraźnie, do końca nie wiemy, jakie rozpoznanie mu mamy postawić. W encyklopediach, różnych opisach mówi się, że miał schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową, zaburzenia osobowości, padaczkę i jeszcze neurosyfilis. No więc miał wszystko. Jeżeli miał wszystko, to dlaczego tak długo żył? Jestem ciekaw. Więc chyba nie. Wydaje nam się, ale to jest kolejna interpretacja, że miał po prostu padaczkę. Dlatego, że padaczka daje bardzo często zespoły depresyjne i euforię, czyli zespoły hipomaniakalne. I padaczka daje bardzo charakterystyczną osobowość, jak to kiedyś nazywano osobowością epileptoidalną. Drażliwość, wybuchowość, impulsywność, taką gniewliwość, łatwość do kłócenia się, zrywania kontaktów międzyludzkich i zaleganie afektu, czyli pamiętanie długie bardzo urazów, który się doznało. Więc być może to. Niemniej jednak, wracając do twórczości Van Gogha, to znowu wyraźnie widzimy pewien związek między jego stanami psychicznymi i ilością, ale też i jakością obrazów. Jak to tłumaczyć? Można różnie. Tutaj to jest sprawa interpretacji mniej lub bardziej dokładnych. My się nie odważamy. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na coś się także w piśmiennictwie pokazują takie informacje, że chyba jednak ta padaczka, ponieważ leczył się naparstnicą, która jest silnym trucizną i która była stosowana przez wiele lat w podtrzymywaniu układu krążenia, ale także uspokajała środkowy układ nerwowy, nie leczył się tujonem, czyli popijaniem absyntu, a tujon jest częścią toksyczną absyntu. Zresztą częste picie absyntu, dlatego w wielu krajach był zabroniony, zabroniona była sprzedaż. Absynt daje zmiany kolorystyki widzenia na kolor żółty, co też w niektórych opracowaniach jest podnoszone, że w tym okresie, kiedy pił więcej absyntu, zaczął malować te żółte swoje sławne obrazy.
Nie wiem, nie jestem specjalistą, więc nie byłbym taki pewien, bo jeżeli się pojedzie do Arles, a to było w tym okresie w Arles, to tam jest żółć wszędzie po prostu, więc może absynt, a może po prostu kolorystyka domów, tych tam łąk, kwiatów i tak dalej. No i w końcu, ponieważ miał zaburzenia zasypiania i był osobą bardzo pobudliwą, to leczył się kamforą i terpentyną, kolejnymi dwoma truciznami, które wcale, owszem, usypiały go, ale poprzez zatruwanie jego mózgu. I kolejne pytanie, już prawie końcowe, na przykład jak to było z Maurice Utrillo? Czy prawdą jest, że okres biały, w którym malował tylko białe obrazy, to był okres właśnie czego? Czy ciągłego upojenia, a był osobą przecież uzależnioną od dzieciństwa, czy przerw w upojeniu, czyli zespołami abstynencyjnymi, czyli delirium tremens? Czyli czy malował w psychozie, czy malował w stanie znacznego upojenia? Nie mamy na to pytanie odpowiedzi. Ostatni przykład z wielu malarzy. Paul Picasso, też bardzo szeroko rozpisywany, jest mnóstwo jego biografii. Niewątpliwie pierwszy okres, ten niebieski, mógł wystąpić po samobójstwie jego przyjaciela i treść obrazów pasuje bardzo do smutku, do depresji, do przygnębienia, do utraty. Są zastygłe, martwe, starzy ludzie smutni. Niewątpliwie można jakoś połączyć chyba, ten drugi okres różowy z pojawieniem się w jego życiu Fernando Olivier. A co by to znaczyło? Miał depresję, a potem nie wiadomo co. Stan równowagi. Natomiast interesujący jest okres kubizmu. No, zmieniła mu się, nie wiem, technika, wizja artystyczna, czas minął. A dlaczego same gołe kobiety? To ja tego nie rozumiem, których wcześniej nie było. Oczywiście są inne obrazy, ale dominuje jednak obraz no, takiej radości seksualnej z tych obrazów. Jaki to był stan? Nie wiem. I proszę Państwa, ostatnia rzecz to, co zrobili psychiatrzy parę lat temu, a mianowicie amerykańscy psychiatrzy spróbowali taki eksperyment przeprowadzić. 24 psychiatrów, pokazano im obrazy Gauguin, Van Gogha, Rothko i Müncha i zadano dwa pytania. Po pierwsze, kto namalował ten obraz i po drugie, kiedy był obraz malowany, przed chorobą czy w czasie choroby? To jest wycinek z tego, co ci psychiatrzy otrzymali. Ja Państwa nie będę męczył pytaniami dodatkowymi. W każdym razie proszę popatrzeć. Te obrazy są bardzo różne, prawda? Zwłaszcza jeden jest niezwykle charakterystyczny dla malowania Müncha. Natomiast jeżeli popatrzymy jeszcze dokładniej, te dwa obrazy jego siostry Not St. Cloud są także malowane przez Müncha, tylko przed chorobą. A te dwa obrazy są także malowane przez Müncha, tylko w czasie choroby. Wydaje mi się, nie znamy się na malarstwie, ale wydaje nam się, że różnica jest zasadnicza, jak się patrzy na te obrazy i dlatego trudno jest odpowiedzieć, co jest przed, co jest po. Dziękuję. Więc jeszcze nie koniec, bo chcemy przejść i powiedzieć trochę na temat Gierymskiego. Chcemy powiedzieć z punktu widzenia praktyków, zarówno pan profesor, jak i ja pracujemy od wielu lat z pacjentami i prowadzimy pracę kliniczną i z tego punktu widzenia chcieliśmy spojrzeć właśnie i przeanalizować twórczość, czy jak jest widziany Gierymski. Oczywiście każdy człowiek ma jakiś typ osobowości. Można powiedzieć, że osobowość to pewien zbiór trwałych właściwości psychicznych, które różnią jedną osobę od pozostałych, a dodatkowo odpowiadają za pewną adaptację do warunków, do życia i integrację takich procesów jak uczucia, zachowanie, emocje, myślenie. Tak samo możemy też powiedzieć, że osobowość to połączenie i suma z jednej strony pewnych predyspozycji genetycznych, tych, które dostajemy jako wyposażenie od naszych rodziców, jakichś genów, które są dla nas charakterystyczne, to suma naszych doświadczeń życiowych zbieranych od dzieciństwa, zwłaszcza tych relacji bliskich, to nasze zdolności intelektualne, to nasze również umiejętności odpowiedzi emocjonalnej na to, co się zdarza. Tym, co należy podkreślić, to, co rozpatrujemy myśląc o osobowości, to nasza zdolność do kontroli własnych zachowań, bo
z tym mamy najbardziej do czynienia, kiedy myślimy o Gierymskim, bo na podstawie właśnie relacji ludzi, jak był odbierany Gierymski, jego zachowań, mogliśmy wyciągnąć wnioski, czy będziemy mówić o chorobie psychicznej, czy o zaburzeniach osobowości, czy o jakichś specyficznych cechach charakterystycznych osobowości. W przypadku choroby psychicznej na pewno mamy do czynienia z dezintegracją psychiczną, która charakteryzuje się z jednej strony długotrwałością, tym przejawiającą się nawrotami choroby albo przewlekłym trwaniem i dysfunkcjami w funkcjonowaniu społecznym. Dodatkowo charakteryzuje się zazwyczaj załamaniem linii życiowej, dość nagłym i obniżeniem sprawności intelektualnej, która po pewnym okresie wraca z powrotem do wcześniejszego okresu, ale pozostawia zazwyczaj jakiś rodzaj naznaczenia na osobowości człowieka. Dodatkowo można też powiedzieć, że to, na co my zwracaliśmy uwagę szczególnie w przypadku Gierymskiego, to na ile człowiek jest w stanie odróżnić świat wewnętrzny od świata zewnętrznego. W psychozie i u osób chorych właśnie ta granica jest bardzo rozmyta. Ten świat nakłada się na siebie. To są ludzie, którzy zazwyczaj się izolują społecznie, którzy wycofują się do swojego świata wewnętrznego, którzy nie potrafią się komunikować i którzy w pewnym momencie zatracają granicę między tym, co jest ich fantazją, przeżyciami, emocjami, a tym, co jest rzeczywistością ich otaczającą. Temu oczywiście towarzyszy cierpienie subiektywne. Dotyczy to zarówno w przypadku choroby, jak i w przypadku zaburzeń osobowości. Ale właśnie w odniesieniu do cech osobowości możemy mówić, że ta granica tej zdolności różnicowania świata zewnętrznego i wewnętrznego jest zachowana. W przypadku Gierymskiego wiemy, że po pierwsze jego zachowanie zmieniało się w czasie. Nie widzimy tam jakiejś diametralnej, skokowej zmiany jakościowej w jego sposobie funkcjonowania, czego powinniśmy się spodziewać, gdybyśmy mówili o chorobie psychicznej. Wiemy, że od początku, chociaż dobre miał relacje społeczne, stosunkowo dobre, to już pojawiały się pierwsze sygnały zaznaczające jego charakter trudny, ponieważ przejawia już tendencję do potrzeby ściągania uwagi na siebie, do koncentracji na sobie, do dominowania, do rywalizacji, do potrzeby bycia docenianym. A z drugiej strony możemy też powiedzieć, że ta obecność dobrych związków społecznych, jaki zapewniała rodzina i kontakt z bratem, o którym myślę, że ta ambiwalencja, o której cały czas możemy słyszeć i czytać, była charakterystyczna z jednej strony zwyczajnie dla rodzeństwa, z drugiej strony myślę jednak dla osobowości narcystycznej, gdzie ten wchodzenie w relacje społeczne są nacechowane ambiwalencją w stosunku do osoby najbliższej. Dodatkowo w sposobie funkcjonowania Gierymskiego widać, że w okresie coraz dalszego dojrzewania, dorosłości, nie doczekawszy się wystarczającego docenienia jego zdaniem, jego pracy, bo jak wiemy, doceniany był przez fachowców, zaczął się coraz bardziej wycofywać z tych kontaktów społecznych, coraz bardziej był skoncentrowany na sobie, coraz bardziej jego życie krążyło wokół takiej idei, jak sztuka, czyli idei nadwartościowej. Zaczął być chwiejny emocjonalnie, czyli cecha, która jest cechą osobowościową, zaczęła być coraz bardziej widoczna, stawał się coraz bardziej drażliwy, uparty, coraz bardziej zajęty swoim światem i coraz mniej zainteresowany światem innych ludzi i coraz mniej okazywał im empatii, mimo że wiemy z listów, że utrzymywał kontakty z rodziną, to jednak to zainteresowanie nie było rozszerzone na większą grupę osób. Było bardzo wąskim gronie. Na pewno to prowokowało do tego, że stawał się coraz bardziej samotny, wiecznie niezadowolony, nadmiernie wręcz łaknący tego, by ktoś go docenił i cierpiący. Z pewnością miał silne poczucie cierpienia. Do tego wiemy, tak jak przed chwilą mówiły poprzednie panie, że był na pewno perfekcjonistą. To nie mamy co do tego wątpliwości.
Tylko czy to był perfekcjonizm, czy to wręcz nie przybierało postaci takiego anankastycznego, nadmiernego przecinania, działania, zajmowania się swoim dziełem. Trudno powiedzieć, w przypadku perfekcjonizmu to rozgraniczenie czasem jest trudne, ten osobisty kontakt z pacjentem dopiero pozwala na to. Na pewno wiemy, że był niezwykle spójny w swoim działaniu, był dobrym obserwatorem i adekwatnie ujmował to w swojej twórczości. Dlatego też pozwoliliśmy sobie postawić taką hipotezę, że raczej myślimy tu o takich cechach osobowości narcystycznej i anankastycznej, a nie o chorobie psychicznej. Z pewnością był przesadnie zaabsorbowany swoją osobą. Z pewnością ogromnie potrzebował być wyróżniony jako osoba. Wymagał nieustającego i bezwarunkowego podziwu dla siebie. Wobec osób, na których mu nie zależało, często zachowywał się arogancko, z lekceważeniem i wyższością. Był pedantyczny, drobiazgowy, skoncentrowany na sobie, uparty. Na tym slajdzie informacje to są kryteria, które stosujemy przy ocenie właśnie tych konkretnych zaburzeń osobowości. Proszę spojrzeć, jak wiele z nich możemy odnieść tylko na podstawie tej literatury, z którą mieliśmy do czynienia. Proszę Państwa, i część trzecia, czyli końcówka, wśród tych bardzo, bardzo wielu pytań, jakie można sobie zadawać zawsze. Bardzo krótko, 5 minut dostałem, bardzo dziękuję. Bardzo krótko zadamy sobie jeszcze jedno pytanie, właściwie postawimy drugą hipotezę. Jak umarł? Nie dlaczego umarł, nie kiedy umarł, bo to tego nie wiemy. Ale jak umarł? O co chodzi z tą śmiercią? Dlaczego jest to w pewnym stopniu zagadka? Co mogło wpłynąć na to, że osoba 51-letnia, sprawna intelektualnie, osoba, która malowała chyba coraz lepiej do jakiegoś momentu, znowu proszę to w nawias wstawić, zaczęła czuć się coraz gorzej w bardzo krótkim okresie czasu, a potem umarła. I niewątpliwie ten ciąg cały chorobowy, w cudzysłowie mówiąc, czy tych niedyspozycji jego, to nie jest tylko rok 1901, czyli ten ostatni rok, ale to zaczęło się znacznie wcześniej. Jest taki jeden element w opisach Witkiewicza, kiedy wydawać by się mogło, że Gierymski miał no, taki quasi psychotyczny epizod, kiedy przyjechał z Monachium i chciał zabić Witkiewicza albo wyzwać go za to, że mu posyła stare chyba serdaki kolorowe, które mają umniejszać Gierymskiego, co się trzeba było jego ksobności. Ale może dajmy spokój, poszedł do doktora Gajkiewicza. Doktor Gajkiewicz żadnych leków mu chyba nie przepisał, pół godziny z nim rozmawiał. Gierymski wyszedł od niego zadowolony, rozluźniony, więc chyba jednak to nic psychotycznego. Natomiast od tego czasu i potem coraz częściej w tych listach pisze o swoich nerwach. Nazywa to bardzo różnie, ale pisze, że miewa okresy nerwowe. On mówi o bólach nerwowych, mówi o takich stanach, w których coraz bardziej wypada jakby z możliwości malowania, że są okresy, w których on rzuca się do malowania, po czym czuje się coraz gorzej i wycofuje się z tego malowania. Nie ma dokładnych danych w tym materiale, żeby można było w sposób jasny powiedzieć, im częściej malował, tym bardziej był chory, a im rzadziej malował, tym bardziej był zdrowy, bo to już byłoby za dużo tego dobrego, prawda? Niemniej jednak taka sugestia nam się w głowie zrodziła. Coraz częściej pisze, dzisiaj trochę zdrowszy, a tych motywów niezdrowych bym już nie robił. To znaczy, że był w stanie niedobrym, wtedy malował, nie wiem, byle co, byle jak, nie wiem. Dalej jednak mówi o bólach kości, to jest taki konkret, prawda? No, mówi o tych bólach nerwowych ogólnych, mówi o tym, że męczy się coraz łatwiej, prawda? Zrzuca to na deszcze niepogody. No i przy tym całym ciągu jednak powtarzających się opisów jeszcze jest coś, co muszę powiedzieć, bardzo nas tak trochę zaniepokoiło bardziej, a mianowicie po śmierci Abakanowicza, z którym był przecież zaprzyjaźniony, napisał taki kondolencyjno-informacyjny list do Zofii Abakanowicz i tam dwukrotnie napisał tę samą frazę kilkuzdaniową. Tak jakby nie pamiętał, że już raz napisał.
tak jakby nie był skupiony na tym. No pomijając fakt, że na pewno nie przegląda tego listu jeszcze raz, bo wtedy jak pisano listy, to po prostu pisano w sposób taki niekontrolowalny. I w końcu rok 1900 wszyscy już widzieli, że występowała bardzo znacząca drażliwość i takie niezadowolenie ze wszystkiego, ale to chodzi o tę drażliwość i impulsywne zachowania, że cierpiał na całkowity rozstrój nerwowy i miał nadwrażliwość na hałasy. I że w końcu zataczał się, miał oczy wystraszone, wyszedł na ulicę, dostał jakiegoś szału. Szał to jest też określenie niekonkretne, więc nie wiemy, co to znaczyło. Trafił do szpitala i tam zmarł. Proszę Państwa, i jeszcze wcześniej, zanim dokonamy podsumowania, to chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że znowu musimy niestety Gierymskiego rzucić w pewien kontekst szerszy trochę, dlatego że analiza pojedynczej osoby jest niezwykle trudna. A mianowicie, bywały takie sytuacje, że malarze, od tych, którzy żyli po Gierymskim, Gajros, do tych, którzy żyli przed, Goya, Caravaggio, czy inne osoby, inni twórcy, wykazywali w ciągu swojego życia bardzo wiele zaburzeń zachowania. To były osoby, które były znane przez znajomych, przyjaciół, z powodu swoich impulsywnych, drażliwych, wybuchowych zachowań, napadów na ludzi, pretensji ciągłych do świata i do wszystkich, wykłócających się o wszystko. No, tacy ludzie, można powiedzieć. Tyle tylko, że to były osoby, które pracowały w trzech przypadkach, trzech malarzy, stosowały te same farby, jakie stosował Gierymski, tą biel ołowiową. I potwierdzono u tych osób w badaniach autopsyjnych związek z ołowicą, czyli obecność ołowicy. Więc co to jest ta ołowica? Proszę bardzo, szara skóra. O tym już wspominał Witkiewicz, spotkałem Gierymskiego, miał szaro-bladą, czy szaro-białą nawet, on mówił, skórę. Bóle głowy, skarżył się, kości, bóle mięśni, skarżył się. Osłabienie, nerwowość, drażliwość, impulsywność była zauważana przez jego przyjaciół i znajomych. Zmienność zastroju, zaburzenia snu, sam Gierymski mówi, poszedłem do tej tawerny, prawda, żeby odpocząć, bo nie mogłem spać w nocy. Tak więc jest pewna grupa elementów, które by pasowały do tego, że było coś na rzeczy, tym bardziej, że jak wiemy, Gierymski przecież malował, jak to pani Ania Lewandowska pokazała, także palcami. Tam wśród różnych szpachli i pędzli były także palce. Palce z farbami, z bielą ołowiową, z papierosem w ustach, tam gdzie była tylko zimna woda, bo nie miał chyba pieniędzy na ogrzewanie za bardzo, i niemyte były te palce, to jest prosta droga wprowadzenia trucizny powoli do organizmu. Tak więc wydaje nam się, że, ale znowu mówimy jako laicy, że te obrazy z ostatniego okresu są inne. Nie śmiałbym je oceniać, bo to chyba może tylko fachowiec zrobić. Wydaje nam się, że one są inne. Czy to ma związek z jego stanem psychicznym? Nie wiem, to jest kolejne pytanie. I chcemy zakończyć już. Jedna minuta. Bardzo proszę. Bardzo proszę. I tylko podsumowując, chcemy powiedzieć, że z naszego doświadczenia klinicznego nie mamy podstaw, by powiedzieć, że u Gierymskiego są jakieś obecne objawy świadczące o chorobie psychicznej. Był niezwykle logicznie funkcjonującą osobą, konsekwentnie dążącą do osiągnięcia swojego celu, perfekcyjny w działaniu. W jego i obrazach brak pewnej dziwaczności czy przenoszenia czegoś niezrozumiałego dla nas. Jego sposób działania raczej mówi o cechach osobowości niż o chorobie psychicznej. Nie widzimy tutaj elementów jakiejś dezorganizacji, ani brak jest w jego życiu załamania tej linii życiowej, która jest bardzo charakterystyczna w przypadku choroby psychicznej. Raczej skłaniamy się do tego, by powiedzieć, że to jest pewien typ osobowości, który funkcjonuje w pewien charakterystyczny sposób, a warunki, w jakich żył, czynniki zewnętrzne, zarówno te trudne bytowanie, jak i też stosowane przez niego używki, zebrały się, jakby skumulowały się w jego życiu i prawdopodobnie zaskutkowały tym,
że jego życie zakończyło się bardzo szybko. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja bardzo przepraszam za faux pas, który popełniłem, ponieważ zapowiedziałem jedynie wystąpienie pana profesora, a pominąłem panią doktor Dorotę Parnowską. Jeszcze raz za to przepraszam i dziękuję za wspólny pokaz.